I gonitwa się rozpoczęła. Chyba ta buta tu jest na czele. Tempo raczej powiedziałbym, że nie za szybkie. Przy kanacie Bright Amber. Tam ta buta tu w czołówce jest także Torpida. No, tempo wybitnie nie za szybkie. Ta buta tu Torpida. Bright Amber, Demelza, potem lekki odstęp, jakieś dwóch, trzech długości, Santa Mary Design, Terubi oraz Uzza i w odstępie kilku długości kolejnych Jaworka. No, dwa konie wystrzeliły, to są Tabu, Tatu i Torpida. No i te dwa konie z dużą przewagą, bo to jest 8 długości. Tabu, Tatu, Torpida na trzecim miejscu w tej chwili Bright Amber. A konie mają do celownika jeszcze jakieś 900 metrów. Próbuję teraz poprawić Terubi. Terubi przyspiesza. Oj, to przyspieszenie jest takie, że od razu dobił do czołówki. Już te grupy zaczynają się tutaj troszkę mieszać. Tabu, Tatu i Terubi na trzecim miejscu. Torpida, dalej Bright Amber, Uzza, Demelza, Design, Santa Mary i na ostatnim miejscu Jaworka. Z dużą przewagą Tabu, Tatu pod Magdaleną Kieszkowską. Oj, oddala się od rywali, bardzo ładnie galopuje. Drugie miejsce zajmuje Terubi. To jest jeszcze jakieś 250 metrów do celownika. Z olbrzymią przewagą galopuje Tabu Tatu. Nikt już jej nie dogoni, natomiast broni się dzielnie Terubi przed atakiem i Bright Amber, i tutaj od pola także Designa, ale się obroni. Drugi jest Terubi, dalej Design razem z Bright Amber i piąta Demelza.